waszą wiarą i waszą nadzieją i waszą energią i siłą, którą widzę w waszych oczach. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną, z moimi przyjaciółmi, liderkami i liderami płockiej listy. Mówię płockiej w skrócie, bo jestem dzisiaj w Płocku, ale wasz okręg to rzeczywiście jest no, bardzo poważne miejsce na mapie Polski. Wiele dumnych miast i miasteczek i ta piękna, taka mądra, sądna wieś mazowiecka. Ale spotykamy się dzisiaj w Płocku. I trudno nie zacząć spotkania w Płocku od tego najprostszego pytania. Słuchajcie, gdzie ja mogę diesla zatankować, bo jechaliśmy autobusem, tym naszym autobusem. No i żeby pan Obajtek nie mówił, że to wszystko w jakiś wymysł opozycji, no zajechaliśmy. To gdzieś Raczyn albo Nowy Raczyn, nie jestem pewien. Raczyn albo Nowy Raczyn. Nieduża stacja Orlenu i nawet zdjęcie zrobiliśmy, żeby nie było wątpliwości, gdzie to jest. Jest to blisko Płocka i kiedy to jest. Tak, to było dzisiaj rano. I oczywiście te słynne już karteczki na dystrybutorach z dieslem. Mówię o tym nie dlatego, żeby nawiązać po prostu do miejsca, w którym jesteśmy, do Płocka, do rafinerii. Kiedy ostatni raz tutaj u was byłem, to przypomniałem sobie i wam te lata, kiedy miałem okazję jako młody człowiek pracować w rafinerii, konserwować i remontować te najwyższe instalacje w rafinerii, więc mam do tego jest też bardzo osobisty stosunek, no ale nigdy nie pomyślałem ani wtedy, ani dzisiaj, że tutaj w pobliżu rafinerii będzie brakowało diesla, mimo że wszędzie go w Europie, na świecie pełno i tanieje. U nas tanieje, ale nie można go dostać. To właściwie nikt już nie ma wątpliwości, co z tym dieslem się stało. Nikt nie ma wątpliwości, że ta polityczna, wyborcza gra szefostwa Orlenu będzie nas wszystkich bardzo dużo kosztowała. Dzisiaj kosztuje nas nerwy. I nie mówię tylko o kierowcach, począwszy od mojego Tuskobusa, ale mówię też o rolnikach, mówię o firmach, o komunikacji miejskiej w wielu miastach. I ten lęk, ten niepokój o diesla, jego brak, no zaczyna nabierać coraz takich poważniejszych barw i kształtów. Ale mówię też o bardzo poważnych kłopotach wynikających właśnie z tego manewru wyborczego Orlenu na rzecz PiS-u i partii rządzącej, bo ten manewr też powoduje gigantyczne straty. Nie chcę powoływać się na opinie nieznanych ekspertów albo polityków, więc przywołam dzisiejszą informację i to są eksperci z PKO BP, a więc banku, który jest w gestii tej władzy, w sensie ludzi, kadr, zarządzania. Według ich ostrożnych wyliczeń tylko w trzecim kwartale straty Orlenu właśnie przez tę polityczną grę to jest ponad 2 miliardy złotych. A czwarty kwartał z oczywistych względów ma być najgorszy. Dla nich szastanie miliardami po to, żeby pomóc Kaczyńskiemu, nie stanowi żadnego problemu. Oni nawet przez sekundę nie mają z tym jakiegoś takiego osobistego problemu. Nic tam sumienie nie podpowiada. A ja chciałbym powiedzieć, że to sumienie mi na przykład podpowiada, że te miliardy złotych, które oni każdego dnia w tej chwili starają się ulokować w tę kampanię, która ma przedłużyć władzę PiS-u. Te miliardy złotych, czy one są marnowane przez kancelarię Morawieckiego, najdroższą kancelarię premierowską w historii, w ogóle dziesięciokrotnie droższą niż wtedy, kiedy ja byłem premierem, 10 razy więcej, albo i lepiej jeszcze.
No ale wiadomo, Mateusz ma ręce do pieniędzy i zmysł do pieniędzy, więc trzeba powiedzieć, że potrafił także ogarnąć miliardy na kancelarię w czasie swojego premierostwa. Te miliardy, pamiętacie, też wydawane na telewizję rządową, pisowską, publiczną. Pamiętacie ten wielki spór o to, czy wydać miliardy na Kurskiego i jego propagandową szczujnię, czy wydać te miliardy złotych na dzieci chore na raka. I PiS podjął wtedy decyzję, że wolą te pieniądze przeznaczyć na telewizję rządową. W jakimś sensie przeznaczyli te pieniądze na raka, ale na raka, który toczy polskie życie publiczne. Na raka pogardy, na raka fałszywej propagandy, na raka kłamstwa. To jest istota tej decyzji, to jest istota tego, co robi rząd z naszymi pieniędzmi, co robi PiS z tymi miliardami, które mogłyby ratować ludzkie życie. Zanim do was do Polska przyjechałem, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu w Warszawie odbyła się manifestacja rodziców. Rodziców, dziadów, babć w obronie zdrowia i życia najmniejszych, najmłodszych. Jest taka straszna choroba, achondroplazja. Jest to jedna z wielu chorób, na które nie ma pieniędzy. Brak refundacji dla leków, które mogą ratować życie i zdrowie najmłodszych. To jest coś, o czym słyszeliście w każdym polskim domu. Nie ma gminy, nie ma powiatu, gdzie jacyś rodzice zrozpaczeni, jacyś zrozpaczeni dziadkowie nie uruchamialiby publicznej, społecznej zbiórki na uratowanie ich maleństwa, na uratowanie zdrowia wnuków, dzieci. Te pieniądze, które zmarnował i dalej marnuje na wspieranie PiS-u Obajtek i jego ekipa w Orlenie, albo te pieniądze, które wydano na utrzymanie tej propagandowej machiny kłamstwa, czyli telewizji PiS-u, telewizji rządowej. Te pieniądze wielokrotnie by wystarczyły na refundowanie tych bardzo drogich leków dla rodzin, dla dzieci, dla tych najmłodszych, skazanych przez tą bezduszność, pazerność, korupcję pisowską, skazanych na chorobę, a niestety często także na śmierć. Jest wiele tak zwanych rzadkich chorób. Są to często z reguły choroby genetyczne i ich leczenie rzeczywiście wymaga dużych środków. I podobnie jak w wielu sytuacjach i sprawach, to wy, zwykłe Polki, zwykli Polacy, zwykłe polskie rodziny, wtedy, kiedy was na to stać, wspieracie tych, którzy w nieszczęściu szukają wsparcia, bo nie dostają tego wsparcia od państwa. Naprawdę nie ma chyba cięższego, nie ma chyba bardziej gorzkiego oskarżenia pod adresem tej ekipy, pod adresem PiS-u, Kaczyńskiego, Morawieckiego, że woleli wydać i nadal wolą wydawać miliardy i dziesiątki miliardów złotych na siebie, na własne wynagrodzenia, na swoje rodziny ulokowane w spółkach Skarbu Państwa, na propagandę, na kłamstwo, niż na ratowanie życia i zdrowia naszych dzieci. Nie mogę też, przepraszam za ten dramatyczny ton, ale chciałbym gorąco zaapelować. Może jakieś sumienie tam gdzieś się ruszy u tych, którzy jeszcze kilkanaście dni będą rządzić. Kilkanaście dni, wiecie, to nie jest wyrok, ale niestety dla tych, którzy chorują, dla małych dzieci, to mogą być tam czasami każdy dzień, każdy miesiąc ma znaczenie. Więc może serca wam zmiękną, pisowcy, rządcy naszej ojczyzny, i może choćby w tych ostatnich dniach postanowicie, podejmiecie decyzje, które mogą uratować życie i zdrowie naszych najmłodszych i naszych najbardziej cierpiących. Jestem w Płocku, więc nie mogę też nie powiedzieć kilku słów o sprawie, która emocjonuje
polską opinię publiczną, ale też tu opinię mieszkańców Płocka, i która jest tematem debat i decyzji całej Unii Europejskiej. I to jest kwestia migracji. Tej legalnej i nielegalnej migracji. Ja muszę wyjąć telefon, żeby wam przeczytać, co naczelny kłamca Rzeczpospolitej, premier Morawiecki, co zawetował. Opowiada, że na szczycie Unii Europejskiej postanowił zatroszczyć się nagle o nasze granice, o szczelność naszych granic, o bezpieczeństwo naszego terytorium. Więc postanowił zawetować przepisy, które Unia Europejska chce wprowadzić. I te przepisy dotyczą partnerstwa Unii Europejskiej z krajami pochodzenia migrantów. Czyli tego partnerstwa, które ma pomóc zatrzymać ludzi, którzy chcą wyjeżdżać z krajów pochodzenia, żeby oni w tych krajach jednak mieli powód zostać. Premier Morawiecki zawetował propozycję, która dotyczy ochrony granic Unii Europejskiej, w tym ochrony granic Polski. I mówimy tutaj także o miliardach złotych, które miałyby służyć ochronie polskiej, tak jak każdej innej europejskiej granicy. A szczególnie tych granic, które są najbardziej narażone na presję migracyjną. Unia Europejska chciała przyjąć także przepisy, które ułatwią walkę z handlem ludźmi i ich przemytem. Tu akurat się nie dziwię, że Mateusz Morawiecki wetuje te propozycje, które mają uczynić walkę z handlem ludźmi i przemytem naprawdę skuteczną. W końcu stoi na czele rządu, który przejdzie do historii jako rząd, organizator największego przerzutu migrantów legalnych i nielegalnych w historii naszego kraju. Więc w sumie nie dziwię się, że zawetował też propozycję, aby Europa mogła skutecznie walczyć z migracją jako zagrożeniem hybrydowym. Brzmi tajemniczo, ale mówiąc krótko, Europa chce stanowczo przeciwdziałać takim praktykom, jakie stosuje Putin czy Łukaszenka, czyli używanie migracji, prowokowanie migracji, legalnej i nielegalnej, po to, żeby uczynić z tego narzędzie tej tak zwanej wojny hybrydowej z Unią Europejską, z Zachodem, z Polską. W sumie nie dziwię się, że Mateusz Morawiecki także to zawetował, skoro minister jego rządu, minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, do niedawna minister spraw zagranicznych PiS-owskiego rządu, powiedział publicznie, że rząd PiS-u celowo wpuszcza migrantów, także tych nielegalnych, między innymi ze szlaku południowego, i z nadzieją patrzy, jak ci migranci idą dalej na zachód, do Niemiec i dalej do zachodniej Europy, bo to będzie wtedy kłopot całej Europy. Więc tak naprawdę, jak ludzie w Europie tego słuchają, to zastanawiają się, to jaka jest różnica między polityką, tą wojną hybrydową, tą polityką tej agresywnej organizacji migracji Putina, Łukaszenki i Kaczyńskiego i Morawieckiego. Jak to jest możliwe, że państwo Unii Europejskiej, państwo, którego rząd codziennie od rana do wieczora grzmi na temat migrantów, używając do tego najczęściej narracji brutalnej, czasami rasistowskiej, budzącej, wiecie, takie bardzo negatywne emocje, pogardy do ludzi, że ten rząd równocześnie bawi się w przerzucanie, w przemyt, w szmuglowanie tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi z Afryki i Azji i zaciera ręce z satysfakcją, że być może dziesiątki czy setki tysięcy tych migrantów też przedostanie się dalej do Europy i że inni też będą mieli kłopot. Więc muszę powiedzieć, że w jakimś sensie Mateusz Morawiecki jest bardzo konsekwentny, wetując te próby Europy, aby skutecznie walczyć z migracją. Był tam też projekt,
który miał umożliwić intensyfikację powrotów. Znaczy Unia Europejska chce wydać bardzo dużo pieniędzy i wysiłku organizacyjnego, a także dyplomatycznego, żeby możliwie ułatwić powroty ludziom, którzy trafili jako nielegalni czy legalni migranci, żeby mogli trafić z powrotem do krajów pochodzenia. To także zawetował. Chcę powiedzieć, że ta dyskusja, która tutaj się odbywała w Płocku, ten niepokój podsycany właśnie wieloletnią narracją, która miała wzbudzić tę narrację przygotowaną przez Kaczyńskiego i PiS, która miała dawać nieustanne wygrane PiSowi, bo PiS się kreował na siłę, która broni Polskę. I pamiętacie te ohydne słowa, pasożyty, tam noży, wiadomo, jakieś zagrożenie, że jak ktoś jest kolorowy, to coś strasznego może... I oni przez lata tę narrację budowali, żeby ludzie zaczęli się bać migracji i równocześnie ściągali coraz więcej ludzi. Dziesiątki tysięcy, a później setki tysięcy. Więc zobaczcie, jaki to jest bardzo cyniczny i perfidny mechanizm polityczny. Na przykład ściągnąć tysiące migrantów szukających pracy do Płocka, zbudować miasteczko, które ma pomieścić 10, może 12 tysięcy migrantów, staną się częścią jakby społeczności płockiej, z dobrymi i złymi tego skutkami i równocześnie opowiadać, jak to PiS jest jedyną siłą, która skutecznie obroni Polskę przed zalewem migracyjnym. Proste? Proste. Cyniczne? Do bólu. To jest nie do wybaczenia. Znaczy, to jest nie do wybaczenia. To jest jeden z tych powodów. Dokładnie 15 października. Będziemy głosowali także za tym, aby Polki, Polacy i Polska były bezpieczne, naprawdę skutecznie zabezpieczone przed nielegalną migracją, żeby Polska miała rząd, który potrafi prowadzić rozsądną, bezpieczną dla nas, a równocześnie humanitarną i no taką, wiecie, ludzką politykę migracyjną. Żeby uchronić Polki i Polaków z jednej strony od zagrożeń wynikających z niekontrolowanej migracji, a z drugiej strony, żeby uchronić nasze umysły i serca od tej zarazy rasizmu, pogardy do innego człowieka tylko dlatego, że jest inny. Tak naprawdę ta stawka jest ogromna i bardzo prosta. Albo będziemy mieli PiS z nieszczelnymi granicami, z gigantyczną korupcją, handlem wizami, niekontrolowaną migracją i równocześnie z pogardą, agresją i konfliktem takim właśnie kulturowo-cywilizacyjnym podsycanym przez nich, albo będziemy mieli Polskę, która skutecznie razem z innymi krajami Unii Europejskiej, zgodnie z ładem międzynarodowym, zgodnie z prawami człowieka i równocześnie skutecznie ochroni Polskę i Europę przed nielegalnymi falami migracji i równocześnie zachowamy nasze serca i nasze humanitarne podejście. I ostatnie słowo, zanim oddam wam mikrofon do pytań, dyskusji, debaty. Ze mną się można nawet kłócić, wyobraźcie sobie. Taki dziwny wynalazek jest debata publiczna. Wiem, że przez te lata trochę w Polsce się odzwyczailiśmy od tego, że debata publiczna z politykiem ma polegać na tym, że polityk mówi, ludzie klaszczą, idą do domu. Zdaje się, że ja doprowadziłem do jakiejś absolutnej rewolucji. To znaczy, każdy może przyjść, każdy, no w ramach czasu, może zadać pytanie, ba, nawet może przyjść ktoś, kto nie cierpi Tuska. No to jest w ogóle, to jest przewrót kopernikański. I co ważne, od wielu tygodni bardzo z tego powodu mam wielką uciechę, że każdy może przyjść, nie tylko ludzi. Rudych jest coraz więcej. Tutaj w Płocku też nie zawiedli, ale jak wiecie, kolor włosów też nie ma znaczenia. Ani ilość włosów nie ma znaczenia na głowie. Każdy naprawdę może przyjść na spotkanie. Dziękuję.
I dziękuję za te teatr oklaski, może one zachęcą kogoś, na przykład Jarosława Kaczyńskiego, do debaty. Ja już wczoraj w Przemyślu wywołałem: Jarek, gdzie jesteś, nie chowaj się. Mamy w poniedziałek debatę przecież. Niestety, jak zauważyliście, zdecydował o tym, że odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego i oddał rolę lidera PiSu w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy triumf polityczny. Kaczyński przejdzie moim zdaniem do historii, być może znajdzie się w księdze rekordów Guinnessa. No, mieć swoją telewizję, swoich prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność. No, jakie niespodzianki tam jeszcze sobie wymyślili, przygotowali, ja tak czy inaczej jestem gotowy na każdy wariant i każdą niespodziankę. Ale no taką sobie scenografię i scenariusz wymyślił i na końcu i tak schórzył. Wiecie, to jest... Tego ja naprawdę nigdy w życiu czegoś tego nie widziałem. Ale to nie jest tylko strach Kaczyńskiego przed ewentualną przegraną w debacie. Kaczyński nie może wytrzymać tej myśli, tej świadomości, że po latach skutecznego okłamywania Polek i Polaków przez telewizję rządową, przez TVP Info, etc. Przez ten zalew i pogardy, kłamstw i często skutecznej propagandy. Że nagle przychodzi ten dzień, sami go ogłosili, miało być o 21:00, jak się zorientowali, że wymówką dla Kaczyńskiego będzie, że on jest też na Mazowszu w Przysusze, ale jest wcześniej, no to przenieśli debatę na wcześniej, bo Kaczyński nie mógłby powiedzieć, że o 21:00 nie zdąży na debatę. No ale niech im tam. Dla niego problemem tak naprawdę jest to, że taka debata, nawet jeśli oni staną na głowie, nawet jeśli, nie wiem, zgaszą światło, dorobią mi rogi, albo zrobią ze mnie już ultraudzielca, albo będą dawali napisy po niemiecku, jak ja będę mówił. Jadni wiedzą, co im to było przyjdzie. Ale no tak czy inaczej, no chyba mikrofonu mi nie wyłączą. Ale wiecie co, jeśli wyłączą, to być może ta cisza bardziej dotrze do tych ludzi, którzy do tej pory byli karmieni tylko kłamstwem. Może ta cisza, albo te manipulacje, albo te kłamstwa, to wszystko, co wymyślą. I ta nieobecność, ta wielka nieobecność Kaczyńskiego, ta pustka po Kaczyńskim w studio. Może to będzie sygnałem dla wyborczyń i wyborców PiSu, że jednak coś przecież nie gra. Że boją się naprawdę kilku słów oddających rzeczywistość. Że boją się panicznie prawdy, nawet jeśli ona tylko przez sekundę czy przez pół minuty będzie brzmiała w telewizji rządowej, to dla nich to jest naprawdę myśl nie do zniesienia. Kiedy marszałek Grodzki wygłosił orędzie, spokojne, poinformował tylko telewidzów pisowskiej telewizji, że jest coś takiego jak afera wizowa, korupcja i brak kontroli granicy. Jaka tam była panika? Czego oni nie wykombinowali? Debatę, jak ludzie myśleli, żeby zakrzyczeć, zakłamać, żeby o Grodzkim już wtedy opowiedzieli jeszcze 1000 straszniejszych rzeczy niż do tej pory. Ale coś przecież nawet w tych najbardziej zatwardziałych pisowskich sercach. Przecież większość wyborców PiSu nie chce powiedzieć sobie: a będę głosowała za kłamstwem. Albo będę głosował za korupcją. I dlatego nie dziwcie się, że oni tej debaty boją się jak ognia. Bo jeśli dotrze do wyborczyń i wyborców PiS,
ludzi bardzo często bez winy. Ja to powtarzam na każdym spotkaniu. To nie są sprawcy. To są ofiary PiS-u. Nakarmieni kłamstwem i pogardą PiS-owskiej władzy są jej ofiarami. Dlatego pójdziemy wszyscy głosować 15 października, także dla tych otumanionych, dla tych oszukanych, dla tych, którzy dzisiaj otwierają dopiero oczy, dopiero docierają do nich pierwsze słowa prawdy, ale tak naprawdę ani drożyzny w sklepach, ani korupcji na szczytach władzy, tego już oni nie są w stanie ukryć. Tego symbolicznego, przeklętego diesla na obajtkowych stacjach. To ludzie widzą, jak emeryci i emerytki zapłacą pierwszy raz tę składkę zdrowotną. To nagle się zorientują i zobaczą ceny w sklepach. To nagle się zorientują wszyscy bez wyjątku emeryci i wszystkie bez wyjątku emerytki, że jak to podliczymy, jak to zsumujemy, ile dostaliśmy więcej emerytury, ile więcej zapłacimy, bo doszła składka zdrowotna i ile więcej wydamy na podstawowe rzeczy w sklepie. To nawet ci, o których PiS mówi, o, im jest lepiej, to nawet emerytki i emeryci, sam jestem emerytem, więc mówię do mojej wspólnoty, także do moich wyborców, nagle zobaczą, że nawet w tym zawarte jest jedno wielkie oszustwo, że nawet ich, którzy mieli stać się stałym wyborcą PiS-u, nawet ich Kaczyński oszukał. I na końcu, pod koniec każdego miesiąca emeryci i emerytki też zobaczą, że ten portfel niby grubszy, ale w lodówce mniej, a nie więcej. Chciałbym, żeby... Dlatego... Znacie mnie już trochę, ja naprawdę zrobię wszystko, żeby dzień 15 października 2023 roku był pierwszym dniem naszej odnowionej, odrodzonej Rzeczpospolitej z wolnymi Polkami, z wolnymi Polakami, z godnością, z prawdą, z uczciwością. Ale też dlatego, że do tego bardzo ważnego boju, też przepraszam, rozgadałem się, ale ostatnie zdanie, jak ważny jest ten bój, bo wszędzie to słyszę, bo to jest też bój o te elementarne prawa kobiet. Tu ja w ogóle, wiecie co, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć czasami jakiegoś faceta, że zagłosuje na rządzących, no, ale każdy, kto rozumie, jaka jest sytuacja Polek, najmłodszych, nastoletnich dziewczyn i najstarszego pokolenia. Ten naprawdę nie ma prawa powiedzieć sobie, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, a zagłosuję na PiS albo na Konfederację i równocześnie, że kocham żonę, czy matkę, czy córkę, czy siostrę. Znaczy nikt, kto chce rzeczywiście odwrócić ten dramat polskiej kobiety, nikt, kto kocha swoją matkę, córkę, żonę czy siostrę, nie może udawać, że nie wie, jakie piekło oni zgotują Polkom. Próbki już były. Te 7 lat PiS-u, czy 8 lat PiS-u niedługo, to był taki postępujący proces degradacji praw, swobód, godności. Tyle, co udało się uratować, to było w was, w polskich kobietach. Tyle, co dało się zabrać władzy, tyle zabrało. Więc pamiętajcie, to jest naprawdę też absolutnie fundamentalny wybór o przyszłość Polek w każdym wieku, w każdym miejscu, na wsi, w mieście, każdej profesji. I ten 15 października to jest też wybór, i to mówię to naprawdę na serio. To jest wybór
przyszłości całej Polski, państwa polskiego, czy będziemy w Unii Europejskiej, czy nie. Mają przygotowany precyzyjny scenariusz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Zablokowali pieniądze europejskie, żeby Polacy pomyśleli, no jak mamy dopłacać do Unii, to może nie ma sensu w niej być. Zaczynają blokować granice, żeby Polacy pomyśleli, słuchajcie, no byliśmy w Unii po to, żeby jeździć bez granic, tak? Ale jak są granice, to po co być w tej Unii? Nagle się okaże, że my składki do Unii Europejskiej zapłacimy więcej, niż mamy z niego korzyści, bo zablokowali wszystkie fundusze, PiS. PiS zablokował, nikt więcej. Więc też musimy zdać sobie sprawę. I no to jest też mój apel wszędzie, gdzie jestem do rolników. Pomyślcie, znaczy i tak zapłaciliście wysoką cenę za ich nieudolność i korupcję. Czy to jest zboże ukraińskie, czy to jest już taka dominacja wielkich korporacji zachodnich, producenckich i handlowych, upadł polski handel. Polscy producenci żywności, przetwórstwo szoruje pod nie. Nie potrafili nawet doprowadzić do tego, żeby zboże ukraińskie dojechało do polskich portów i wyjechało do miejsca przeznaczenia. Nic nie potrafili w tej sprawie zrobić. Jeśli wyprowadzą nas z Unii Europejskiej, proszę każdą rolniczkę, każdego rolnika, pomyślcie, co to znaczy dla was, dla waszej rodziny, dla waszego gospodarstwa. Tak, wiem. Obiecałem, że oddam mikrofon. Więc oddaję wam mikrofon, ale muszę wytłumaczyć jednym zdaniem, dlaczego, skąd moja pewność wygrania. Nie tylko dlatego, że widzę to po twarzach, po uśmiechach, po oczach Polek i Polaków, wszędzie w Polsce, gdzie jestem, ale też dlatego, że nasza drużyna jest rewelacyjna. Tutaj z wami dzisiaj, nie tylko dzisiaj, cały czas jest mój najbliższy współpracownik, Opoka Platformy Obywatelskiej, ale wiecie, taki człowiek z krwi i kości tu z Mazowsza. Kiedyś marszałek samorządu wojewódzkiego tu na Mazowszu. No i cała rodzina jest stąd, no bo zawsze z dumą mi mówi, że żona jest z Raciąża, a tutaj kończyła liceum w Płocku i całe życie się uczyła to młode w Płocku. Marcin Kierwiński, człowiek instytucji. Musiałem to powiedzieć, bo on ma jedną wadę. Nie tylko jedną, tak, ale za to bardzo poważna jak na polityka. On jest skromny i nieśmiały. Ja jak dostanę mikrofon, to widzicie, mogę i pół godziny, i 40 minut tą stop mówić. A Marcin mówi, nie, no mówię, weźmiesz mikrofon, czemuś, nie, ja jestem od roboty, tutaj. Ty masz gadkę, to ty, a ja tu jestem od pracy. I rzeczywiście, to nasze zwycięstwo jest możliwe dzięki Marcinowi pracy takich ludzi jak on. To jest Ela Kapinowska. Znacie ją bardzo dobrze. Jest stąd z Płocka. I nie muszę jej tutaj gdzieś przedstawiać ani reklamować. Jest Adam Czemiński z Ciechanowa. Jest. Także jest. Tak jest, Elżbieta, tak. Ci, którzy przyszli Elżbietę wesprzeć bezpośrednio, najbliżsi, mają prawo do tego skandowania oczywiście. Jak wiesz, Ela, jestem całym sercem z tobą. Ale macie też swoje Agnieszkę z Gostynina. I jesteś? Jesteś, no. Także no, całe Mazowsze, mówię o tej części Mazowsza, jest na tej liście reprezentowany przez naprawdę kapitalnych ludzi. Ja bym nie zaryzykował własną reputacją i nie mówiłbym z takim autentycznym przekonaniem i zachwytem nad tymi ludźmi, gdyby mi coś tam, wiecie, najmniejszego nawet nie grało. A tutaj w ciemno po prostu mogę wam powiedzieć, do wyboru, do koloru,
W jakiekolwiek miejsce traficie z krzyżykiem na tej liście, dobrze, dobrze traficie. Nie, niczym nie ryzykujecie, także 15 października poszukajcie swoich na tej liście. Panie premierze, do Płocka przyjechali dziś leśnicy z każdej strony Polski i chcieli powiedzieć mi w rozmowie, że przyjechali wyrazić swoją niezgodę na to, co się dzieje z lasami i niezgodę na to, co się dzieje w lasach. Wtedy pierwszy podałabym dzisiaj głos. Chodźcie wszyscy. Chodźcie. Dzień dobry Płock. Witam serdecznie. Mam na imię Mariusz, jestem leśnikiem zachodniopomorskiego. Przejechaliśmy tutaj prawie 500 km, ale chcę zacząć od tego, że z panem premierem miałem już przyjemność rozmawiać, właściwie zadawać mu pytania w Koszalinie. Postarałem się wtedy nie bać i zadać pytania. Dzisiaj przyjechaliśmy do Płocka w większym gronie. Oczywiście nie zabraliśmy wszystkich, tak? Bo oni też nie chcą się bać, tak? Chcielibyśmy Państwu naprawdę przekazać parę rzeczy ważnych od nas, prawdziwych leśników. Dzień dobry. Panie premierze, jesteśmy tutaj, bo jak napisał kaszubski pisarz Augustyn Nesy z Władysławowa, dla bojaźliwych nie ma litości. Lasy Państwowe to firma hierarchicznie zarządzana, zatrudniająca około 26 tysięcy osób. Większość leśników jest zastraszonych i sparaliżowanych widmem utraty pracy oraz zamieszkania. Środowisko leśników jest upolitycznione jak nigdy dotąd. Leśnicy i społeczeństwo straszone są i jest cyklicznie groźbą prywatyzacji lasów. Dlatego leśnicy oczekują zapewnienia utrzymania polskich lasów jako dobra narodowego, społecznego, we władaniu Skarbu Państwa, niepodlegającego przekształceniom własnościowym. Leśnicy są również gotowi na dostosowanie aktualnie obowiązującej ustawy o lasach do zmieniającego się otoczenia lasów państwowych, zwłaszcza zmian klimatycznych i oczekiwań społecznych. Również jesteśmy gotowi do opracowania i wprowadzenia w życie długookresowej państwowej strategii dla lasów państwowych uwzględniającej potrzeby gospodarki krajowej oraz ochronę lasów w transformacji energetycznej. Leśnicy oczekują spokoju i normalności. Leśnicy to przede wszystkim przyrodnicy. Dlatego jesteśmy również gotowi do osiągnięcia porozumienia z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi, bo więcej nas łączy, a nie dzieli. Na koniec chciałbym zacytować słowa naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II, że przyroda jest dla nas darem i zadaniem, które powinniśmy przekazać przyszłym pokoleniom. Ja chciałbym zapewnić, że jesteśmy przygotowani do partnerskiej, długookresowej współpracy z sektorem przemysłu drzewnego oraz z sektorem usług leśnych. Zarządzając i gospodarując mieniem Skarbu Państwa, jakim są lasy, bo to jest nasze wspólne dobro narodowe, jesteśmy za jasnością i przejrzystością finansowania, wiedzy, ile jest pozyskiwanego drewna, ile jest sprzedawanego drewna, jaka jest polityka cenowa oraz jakie są kontraktowane usługi leśne. Jako ci prawdziwi leśnicy, razem z sektorem usług leśnych oraz sektorem drzewnym, jesteśmy zaniepokojeni, a wręcz przerażeni
ilością eksportowanego drewna nieprzerobionego z naszego kraju. Polskie drewno powinno być przerabiane tu w Polsce przez naszych przedsiębiorców. Szanowni Państwo, my leśnicy, prawdziwi leśnicy, ja to podkreślę, ci, którzy, bo my jesteśmy od dołu, my nie jesteśmy z Warszawy, nie jesteśmy ze stolicy, nami zarządzają, ale my, prawdziwi leśnicy, widzimy potrzebę społeczną. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby część lasów została wyłączona z działalności. Są takie lasy, gdzie my naprawdę nie chcemy wchodzić, gdzie koszty są bardzo duże, a jest tam naprawdę fajna przyroda. I my to chcemy zrobić, łącznie z Państwem, ze społeczeństwem, z Wami uzgadniając. Bo społeczeństwo od 100 lat... Brawo! Proszę Państwa... Panie premierze, społeczeństwo od 100 lat, bo w przyszłym roku obchodzimy stulecie istnienia lasów. Społeczeństwo z leśnikami tworzyli ten las. Kto, jak nie inny, jak nie społeczeństwo, jak nie ludzie z miejscowości ościennych, ze wsi i tak dalej, sadzili ten las, żeby powiększać zasoby leśne w Polsce. To społeczeństwo wspólnie z leśnikami. I my ten las dostaliśmy w darze do zarządzania od społeczeństwa. I chcemy tą misję wykonywać dobrze. Chcemy, dajcie nam tą szansę prawdziwym leśnikom wykonywać ją dobrze. Na koniec tylko powiem, jesteśmy za zmianami w lasach państwowych jako leśnicy prawdziwi. Za zmianami, bo zmiany klimatyczne, to co powiedział kolega, są nieuniknione, one idą. My je widzimy, musimy to zmieniać, ale jesteśmy przeciwni upolitycznianiu lasów, bo to szkodzi lasom naprawdę. Dzisiejsze wiemy, jak wygląda polityka w lasach. Jesteśmy przeciwni temu, żeby na prawdziwych leśnikach ciągle mówić, że oni są źli, bo tak nie jest. Ci leśnicy na dole nie są źli. Oni pracują, bo muszą pracować i są zastraszeni. Proszę mi to wierzyć. I ostatnia rzecz, już kończę. Jesteśmy również przeciwni na nie to, żeby odbierać lasy społeczeństwu. To jest jedna z takich chwil, które ja będę na pewno pamiętał ten moment, do, nie do końca kampanii, ale do końca swojego życia, bo przypomina mi te chwile w różnych momentach naszej historii, kiedy właśnie nagle zobaczyłem i wszyscy zobaczyli, że przestaliśmy się bać. I zawsze jak Polki i Polacy nagle tak wstawali i mówili, nie boimy się, to zło nie miało żadnych szans. Ja chcę powiedzieć, ja naszych dzisiejszych gości nie szukałem. Ja dzisiaj się dowiedziałem, że wybieracie się panowie tutaj i że chcecie coś ważnego, że chcecie coś bardzo ważnego ludziom powiedzieć. Ja muszę pana rozczarować, bo jak pan będzie krzyczał bez mikrofonu, to nikt nie będzie słyszał. Ale niech pan się tutaj dobrze czuje, niech pan zobaczy, że dla pana też jest tutaj miejsce. Może dzięki temu spotkaniu usłyszał pan głos prawdziwych leśników. I chcę powiedzieć też dla nich bardzo ważną, bo wiecie, no, żyjemy w rzeczywistości, gdzie żeby powiedzieć kilka słów prawdy, trzeba być odważnym. Że ludzie wstają i klaszczą, bo widzą, że ktoś ma odwagę powiedzieć kilka oczywistych słów prawdy. Wiecie, co oni zrobili z naszym krajem? Że dzisiaj świadectwem odwagi i dzisiaj entuzjazm tłumu budzą ci, którzy stają przed ludźmi i mówią kilka słów prawdy, nic więcej. Chcę wam powiedzieć, że...
Dla mnie osobiście te słowa są też bardzo ważne, bo nie wiem, kto wymyślił w PiS-ie to kłamstwo, które narodziło się chyba w 2003 czy 2004 roku, a więc dawno temu. I ktoś rzucił taką sugestię, Tusk i Platforma chcą prywatyzować lasy. I słuchajcie, za każdym razem jak są wybory, oni powtarzają tę bajkę. Ja byłem 8 lat premierem. Czy widzieliście albo słyszeliście o jakiejkolwiek próbie prywatyzowania lasu? Oni o te bajki opowiadali cały czas, a na końcu zrobili rzecz jeszcze gorszą niż prywatyzacja. Oni upartyjnili polskie lasy. Nie tylko lasy państwowe, jako instytucje, mówię o władzach, ale oni w jakimś sensie lasy i drzewa chcieli zapisać do PiS-u. A ponieważ lasy się nie dają zapisać do PiS-u, to zaczęli je zdolić. To też nie ma przypadku, że wczoraj rozmawiałem z ludźmi, których firmy są zależne od cen drewna i dostępności polskiego drewna. Ja właściwie już od roku, kiedy się spotykam w różnych miejscach, prawie zawsze przychodzi ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, gdzie drewno odgrywa kluczową rolę. I ludzie są w rozpaczy i nie wierzą własnym oczom, że muszą kupować drewno ze Szwecji, czy z Niemiec, czy z Austrii, czy z Czech, bo jest tańsze i jest dostępne. Nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że rżnie się najwięcej drzew w historii, a to drewno jest najmniej dostępne i najdroższe. Jak to jest możliwe? Dlaczego branże, które przez tyle lat były dumą Polski, mówię tu choćby o meblarstwie, ale właściwie no, polska gospodarka to była nie tylko meble, wszystko co wprost czy pośrednio od drewna zależało, w tym byliśmy jedni z najlepszych, albo najlepsi w Europie. Konkurowaliśmy z całym światem. A w tej chwili jest dokładnie odwrotnie. Chcę też powiedzieć, wiecie jaki wielki autorytet towarzyszył tej misji, temu zawodowi, temu powołaniu, bo to właśnie nawet nie jest zawód, tylko powołanie. I zobaczcie, przez kilka lat do czego doprowadził PiS. Jak nisko w rankingach zaufania upadły zawody ludzi, którzy służą państwu, służą społeczeństwu. Najwyższe zaufanie kiedyś mieli i leśnicy, policjanci, mieli zawsze bardzo wysokie zaufanie. Dziennikarze byli zawsze na topie zaufania społecznego. Księża przez lata byli wysoko. Oni nawet ten mundur jakby potrafili wizerunkowo zniszczyć i zepsuć. Chcę powiedzieć rzecz jakby zupełnie fundamentalną. Tak jak policjanci, no oni mają najciężej, ale naprawdę nawet nie wiecie, jak często podchodzą do mnie, rozejrzą się, nie widzi i mówią, na ucho, niech pan wygra te wybory. Błagamy, nie możemy już tego dłużej wytrzymać. My chcemy, żeby ludzie znowu patrzyli na nas z zaufaniem. Że policjantki i policjanci, strażniczki czy strażnicy graniczni, leśniczki, leśnicy, że coś złego się stało z tymi ludźmi. Nie, coś złego stało się z władzą, a nie z polskimi leśnikami, czy z polskimi policjantkami, czy policjantami. Że tam przygniatająca większość to są ludzie, którzy też chcą wreszcie odetchnąć i znowu zacząć robić to, do czego są powołani. Tak jak polski leśnik jest powołany do tego, żeby las był dostępny dla ludzi, żeby las chronić przed różnymi zagrożeniami i żeby zarabiać, ale w sposób przemyślany, strategiczny, a nie rabunkowy. Także to jest jedno z najważniejszych zadań. Niektórzy mówią, jak wy to zrobicie, bo przecież oni tak wszystko zniszczyli. Ludzi nie zniszczyli. Bardzo dużo rzeczy zniszczyli, bardzo dużo instytucji zniszczyli, ale ludzi nie udało im się zniszczyć. Dzięki ludziom naprawdę to wszystko bardzo szybko. Szanowni Państwo, to jest czas dla Was na pytania, ale muszę wiedzieć, do kogo podejść.
trzeba się zgłosić. Dzień dobry, nazywam się Wiktor. Ja mam takie pytanie do pana. Czy pan posadzi ten cały polski nierząd do więzienia po wyborach? Kolejne pytanie. Co zna pan z telewizją TV PiS, jak to się mówi? Jeszcze jest jedno pytanie. I czy można zmienić się z panem Kuzma? Pan Wiktor. Pan będzie już głosował? No, czyli dobrze mówię, że pan Wiktor. Pan Wiktor jest bardzo młodym człowiekiem i w sumie powiem szczerze, ja się nie cieszę z tego powodu, że młodzi ludzie, dużo młodsi od pana Wiktora, no też na każdym spotkaniu. Wiem, że PiS-owi by to nawet przez myśl nie przyszło, ale to nie są przygotowane wystąpienia w żaden sposób. Dużo młodsi nawet od kolegi Wiktora ludzie, nastoletnie Polki, Polacy, mówią bardzo często z taką goryczą bardzo twarde rzeczy. Ja bym chciał i zwracam się do wszystkich, szczególnie młodych ludzi, żebyśmy uwierzyli na nowo w to, że po to idziemy 15 października, żeby wybory nie oznaczały, że ten, kto wygrywa, wsadza do więzienia tych, którzy przegrywają, tylko dlatego, że się wygrało wybory. Od wsadzania do więzienia jest prokuratura i sąd. Od ścigania przestępstw jest policja. Ja nie jestem policjantem, nie jestem sędzią, nie jestem prokuratorem. Ja chcę, żeby w Polsce od 15 października, trochę dni to nam czasu zajmie, ale znowu od sądzenia także skorumpowanych polityków, złodziei u władzy, byli nie ich konkurenci, nawet jeśli wierzę w swoją rację, ale chciałbym, żeby to robiły niezależne sądy i niezależna prokuratura. A oni tyle nakradli. Oni tyle zła narobili. Wierzę, ich największą dzisiaj słabością i to, co powoduje u nich ten lęk, bo oni są rozdygotani, spójrzcie na nich. Nie tylko Kaczyński uciekają przede mną, ale oni wszyscy zaczynają być agresywni, nerwowi i przerażeni. Bo oni w tej, przede wszystkim w tym okradaniu ludzi, w tej korupcji, w tej pazerności, oni po kilku latach bezkarności nawet przestali się pilnować, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Oni sporządzają codziennie akt oskarżenia pod swoim adresem i to jest czytelne i oczywiste, to widać gołym okiem. Tu nie trzeba wielkich śledztw. Oni czasami to sami wprost o sobie mówią, z taką butą, z taką radością i satysfakcją, ile to oni nie zagarnęli pod siebie. Jadąc do was widziałem, wiecie, setki tych billboardów. Ci najbogatsi, ci, co poupychali swoje rodziny w spółkach Skarbu Państwa i dzisiaj patrzą na was z góry, z tych billboardów 30 na 50 metrów. No jak mijałem, wjeżdżałem w Warszawę do was, to widziałem Błaszczaka wielkości Pałacu Kultury. Naprawdę. To gdyby ktoś się pytał, czy wątpił, że on wielkiego ministra obrony, no to w jakimś sensie jest wielki. Możecie podjechać tam w okolicach Łomianek i zobaczycie największego Błaszczaka świata. I oni się tak boją, chociaż nie znają. Oni dobrze wiedzą, że ja nie zamienię sam siebie w prokuratora. Ja nie jestem człowiekiem, który będzie szukał odwetu. Jak po raz pierwszy zostałem premierem,
to mnie namawiali na różne takie, żeby PiS dopaść, bo PiS już wtedy był dość wredny też pod moim adresem. A ja podjąłem decyzję wspólnie z klubem parlamentarnym, że jedną z pierwszych naszych decyzji było uniezależnienie prokuratury. Ustanowienie niezależnego prokuratora generalnego. I zgodnie z przepisami, które ja przygotowałem, decyzję tę podjął Lech Kaczyński, ówczesny prezydent. Kto będzie prokuratorem generalnym? Na tym polega właśnie idea państwa, gdzie jest praworządność, gdzie prawo jest ponad władzą, gdzie konstytucja jest ponad wszelką władzą. To i nawet jeśli będzie mnie to kosztowało trochę czasu, nerwów i ryzyka, ja od tego nie odstąpię. Jeśli ktoś szuka odwetu, to niech szuka innego lidera, nie partii. Ja będę szukał sprawiedliwości. Ja będę szukał praworządności. Ja wraz z moim synkiem walczymy o wolność w ten sposób, że staramy się innym takim małym dzieciaczkom pokazać, jak można pomagać innym dzieciom, a mianowicie udzielamy się Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i od paru lat już zbieramy dla takich małych dzieciaków i dla starszych ludzi. Raz tutaj też udało nam się kiedyś zbierać z panią Elżbietą Kapińską i powiem tak, 15 to wygramy, wierzę w to i będzie lepiej dla nas wszystkich. To z takim gościem, z takim zawodnikiem, to dla mnie wielka radość mieć zdjęcie. Chodź tu na środek. I tutaj kolega ma, będzie na tej blaszce wypisane trzy słowa. Peace, Hope, Love. To jest program Platformy Obywatelskiej tak naprawdę. Żeby był pokój między ludźmi i pokój w Europie i na świecie. Żebyśmy wszyscy odzyskali nadzieję, że jak wiecie, miłość jest ważniejsza od władzy. Także dziękuję za tę skrótową wersję naszego programu. Panie premierze, jesteśmy po prawej. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo mam zadać pytanie, ale proszę poczekać. Najpierw bardzo głęboko chciałam się pokłonić panom leśnikom. Mam nadzieję, że za wami pójdą inni. Wielkie brawa. Mama, znaczy trzymam w sobie taką sporą dozę krytycyzmu, bo to człowieka czasem ratuje. No i tak sobie myślę, że pan też ma jakieś wady, bo jak pan sobie dobrał kiedyś takiego doradcę, no to tam nie wyszło. Ale chciałam spytać i zaraz krótko to uzasadnię. Co pan zrobi z telewizją po wygranych wyborach? Bo dla mnie, ale chyba nie tylko dla mnie, nie ma bardziej upokarzającej, upodlającej sytuacji jak ta telewizja. I nawet nie dlatego, że kłamią jak... Nie będę się wyrażać. Chodzi o to, że oni to robią za moje pieniądze. Bezczelnie, po chamsku za moje pieniądze. Raz dlatego, że biorą te pieniądze z moich podatków, nie pytając o zdanie. Dwa, płacę za kablówkę. A trzy, to żądają ode mnie jeszcze abonamentu, chociaż ja tego szczęśliwie nie oglądam, nie zamierzam oglądać i po prostu, a muszę na to płacić. Na to płacić, żeby moja najbliższa rodzina opóźniona przez tę telewizję wołała, że jestem głupia. Ja już tego mam dosyć. Chciałam zapytać, czy ta telewizja w ogóle musi być dotowana? Czy ona nie może, ja rozumiem, że w każdym kraju jest jakaś telewizja, no zależna jakaś od państwa, czy jakaś publiczna. No ale telewizja publiczna to nie dom publiczny. Czy my musimy... Chciałam
mówię, ten mój krytycyzm tak bardzo PiS i ta cała prawica podważyła i podkopała moje zaufanie do telewizji, która powinna być publiczna, że nawet za pana rządów bym takiej nie chciała. Jak pan to widzi? Brak mi tu jakichkolwiek doświadczeń, ale intuicja mi podpowiada, że domy publiczne nie są zachwycone tym porównaniem. Po wygranych wyborach oczywiście będzie nas czekała, mam nadzieję, krótka rozmowa o utworzeniu rządu. Krótka, bo szkoda każdej godziny i każdego dnia. Ja będę pilnował tego i to naprawdę z wielką determinacją, żeby żadne głupoty, spory personalne czy partyjne interesy, żeby nie przedłużyły tego procesu, żeby ten rząd powstał jak najszybciej. I ja już o tym publicznie mówiłem. I dzisiaj powtórzę to i nadal powstrzymam się od szczegółów. Zrozumiecie przecież dlaczego. Ale mamy opracowane 3 scenariusze. Wszystkie 3 są zgodne z konstytucją, legalne, zgodne z prawem. I każdy z tych scenariuszy umożliwia oczyszczenie telewizji publicznej z tych partyjnych namiestników i partyjnych zachowań dosłownie w ciągu jednego dnia. Także odzyskanie dla Polek i Polaków mediów publicznych to jest kwestia jednej decyzji i jednego dnia. Kilka projektów, bo jak się domyślacie, to telewizja publiczna zawsze budziła wielkie emocje. Czy ma być duża, czy mała? Czy jeden program, czy 10 programów? Czy olimpiada, mistrzostwa świata w piłkę nożną mają być w telewizji publicznej? No to wtedy wymaga to dużo pieniędzy. Czy teatr w telewizji, chociaż widownia może nie jest gigantyczna, powinien być co poniedziałek z nową premierą, czy nie? I tak, czy edukacja ma jeszcze miejsce w telewizji, czy w ogóle ma sens? Bardzo duże, liczne zespoły i artystów, i uczonych, i prawników pracują nad takim modelem telewizji publicznej, który wyklucza oczywiście abonament, nie ma żadnego powodu. Musi uczynić ją oszczędniejszą, raczej bez reklam jednak tak naprawdę, skoro my z budżetu będziemy opłacali telewizję publiczną w jakiejś formie ograniczonej, to nie powinna tam być też reklam, tak szkoda tego czasu, tam ma być misja publiczna. Prawdziwa misja publiczna bywa droga, no bo na przykład transmisje sportowe mogą być drogie, a takie właśnie wydarzenia jak olimpiada powinny być chyba dostępne w otwartej telewizji dla wszystkich. I mówię o sporcie akurat, ale to samo dotyczy kultury, czy wielkich wydarzeń publicznych, społecznych, więc to jest jakby bezdyskusyjne. Natomiast na pewno musi być dużo skromniejsza, to nie mają być miliardy. No nie może być tak, żeby członkowie, funkcjonariusze partyjni pełnili tam jakieś kluczowe role. Muszą tam wrócić dziennikarze, w tej chwili tam ich w ogóle już praktycznie nie ma. I dziennikarki. Roboty jest bardzo dużo. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby ta telewizja publiczna powiedziała na początek parę słów uczciwej prawdy o rządach PiS-u. Także, żeby pani rodzina... Przecież mamy wszyscy znajomych albo bliskich, którym zaszczepiono te kłamstwa, którzy byli często bezradni i bezbronni, to chciałbym, żeby ci, którzy odbierają TVP Info, telewizję publiczną, żeby mieli okazję dowiedzieć się, nie jaki Tusk jest wspaniały, naprawdę, tylko prawdę o tych 8 latach, prawdę o korupcji na wizach, prawdę o tych niebotycznych zarobkach w spółkach Skarbu Państwa. Na przykład tej prawdy, chciałem to powiedzieć na początku, a no, powiedziałem o tych 2 miliardach strat Orlenu, tu jesteśmy w Płocku. Ale warto może też wiedzieć, oni niby zrobili jedną wielką narodową firmę. Połączyli Orlen, Lotos, PGNiG i Energę. No i eksperci dzisiaj, też jak jechałem do was, przesłali mi dane. Z tych danych wynika, że te 4 firmy przed połączeniem, tuż po tym, jak oddawałem władzę, były warte ponad 100 miliardów złotych na giełdzie. Giełda wycenia je jak ponad 100 miliardów złotych.
Dzisiaj te cztery firmy skupione w rękach Obajtka mają wartość 60 miliardów złotych. Wyobrażacie sobie? A jest jeszcze inflacja. A jest jeszcze inflacja. Więc ja bardzo bym chciał, ale nie będzie to ode mnie bezpośrednio zależne. Tak jak nie będę sterował nigdy, jeśli będę miał coś do powiedzenia po wyborach, prokuraturą czy sądami, tak samo nie będę, nigdy nie miałem pokusy, żeby sterować telewizją publiczną. Wiecie dlaczego? Bo ja mam absolutne przekonanie. Ja mogę tu jakby, no, przysiąc na wszystko, że ja to wiem, że obiektywna telewizja publiczna oznacza koniec PiS-u. Gdyby telewizja publiczna była obiektywna, nie proplatformiana, obiektywna, PiS-u by dzisiaj nie było. W ogóle ludzie by nawet nie mieli się nad czym zastanawiać. I ostatnie trzy pytania. Dzień dobry, nazywam się Renata Szpilkowska-Lorenc. Jestem rdzenną Łuczczanką, aczkolwiek teraz mieszkam troszeczkę poza Płockiem, obok lasu, a właściwie obok tego, co z niego zostało. Także też chciałabym pokłonić się tu panom leśnikom, bo ja to codziennie obserwuję, wychodząc z usem, jak ten las się uszczupla. Ale to o brzegu. Moje pytanie dotyczy zupełnie czegoś innego, mianowicie ja jestem matką niepełnosprawnego chłopaka, dorosłego obecnie chłopaka, a jednocześnie od prawie 20 lat przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Odzyskać Więzi w Płocku. Jestem tu przewodniczącą nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że musiałam wziąć sprawę w swoje ręce, bo inaczej moje dziecko nie miałoby pomocy. Więc dzięki temu, że pomagałam swojemu synowi najlepiej jak umiałam, tą pomoc dostaje obecnie w obecnej chwili około 200 osób z Płocka i z okolic. Ale moje pytanie jest takie. 24 lata, na pewno już pan o tym słyszał. Te magiczne 24 lata. Pomoc, taka osoba niepełnosprawna znika z systemu. Nie ma tej pomocy, po prostu nie ma. W momencie, kiedy jest uczniem, kiedy właściwie nie już wcześniej, w przedszkolu mamy, a nawet przed przedszkolem, są tak zwane WWR-y, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, tak? Później mamy kształcenie specjalne. Ta pomoc jest, dziecko jest zaopiekowane w szkole i co więcej, idą za tym ogromne pieniądze. A potem, kiedy to dziecko, dorosłe już dziecko, ale wciąż niepełnosprawne, często umysłowo, ma 24 lata, po prostu przestaje istnieć. Są gdzie nieliczne warsztaty terapii zajęciowej, ale akurat ta grupa, którą ja reprezentuję, jest to bardzo specyficzna grupa społeczna, osoby z autyzmem, które nie są mile widziane. I ja bym chciała się zapytać, co rząd może zrobić, z pana rząd, jeżeli pan wygra, żeby ta bariera 24 lat zniknęła. To nie jest ani pierwszy, ani drugi, ani dziesiąty głos w tej sprawie i w podobnych sprawach, bo problem dla rodziców to zawsze będą dzieci. Ale im bardziej dorosłe są dzieci z niepełnosprawnościami, szczególnie jeśli to są tak poważne niepełnosprawności, jak na przykład najpoważniejsze spektrum autyzmu, to paradoksalnie im starsze to dziecko, tym problemy rosną lawinowo z różnych powodów, nie tylko finansowo, jakby organizacyjnie. Jest coś bardzo dramatycznego w tym. I no, możecie to zobaczyć w internecie, możecie sobie obejrzeć właściwie wszystkie moje spotkania. Wiecie, że to jest coś bardzo dramatycznego, że na każdym spotkaniu pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami, albo ich opiekunowie, ich rodzice. I to jest taka, wiecie, dramatyczna spowiedź ludzi, którym jest coraz ciężej. Nie ma nic dla mnie gorszego niż świadomość, że od tylu lat ta władza rządzący w Polsce odwrócili się od rodzin, gdzie są osoby z niepełnosprawnościami, publicznie wyrażają im pogardę, poniżają, no już nie mówiąc o konkretnych rozwiązaniach także finansowych. Dla mnie najważniejszą rzeczą było, żeby reprezentujący wasze środowiska, w tym samym z niepełnosprawnościami ludzie byli w Sejmie. I no między innymi w moim ukochanym Gdańsku Małgosia Rybicka kandyduje,
mam nadzieję, że dostanie się do Sejmu, podobnie jak pani, jedna z liderek już takich zorganizowanych rodzin z dziećmi z autyzmem. I ja mogę pani zagwarantować też dzięki temu, że z tak wieloma osobami, które zajmują się tym, albo zawodowo, albo ze względów rodzinnych, przyjaźnię się. Od czasu, kiedy wezwały mnie głównie matki strajkujące w Sejmie, byłem jeszcze premierem wtedy. I były tam ze swoimi podopiecznymi z niepełnosprawnościami. I strajkowały. I zrobiły strajk okupacyjny w Sejmie. I wezwały mnie wówczas premiera. Trochę i słusznie, trochę się bałem. Znaczy, może złe słowo bałem, ale czułem, że to nie będzie moje najprzyjemniejsze spotkanie w życiu. I rozmawialiśmy wtedy wiele, wiele godzin. Ja dzięki temu, chociaż dostałem tam naprawdę równo po głowie, ale zrozumiałem, że albo otworzymy całych siebie na problemy rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, albo nic nie zrozumiemy też z naszego życia. Bo i może pani liczyć na decyzje dotyczące nie tylko bariery, to jest 4 lat. Bo przecież tych problemów to jest cała litania. Są projekty ustaw, w tym ta społeczna inicjatywa, która zakończyła się zebranie ponad 100 tysięcy podpisów. Będziecie mieli swoich reprezentantów bezpośrednio w naszym klubie. I oni wiedzą o tym. Niepełnosprawni, z którymi współpracuję na co dzień, wiedzą, że oni będą mieli głos wiodący. I oni będą nas pilnować, nawet jeśli czasami nam zabraknie czasu czy cierpliwości, żeby już nigdy więcej osoby z niepełnosprawnościami nie myślały o swojej ojczyźnie, że się ich wyrzekła. Bo dzisiaj takie poczucie ludzie mają, że ich własna ojczyzna się ich wyrzekła. I proszę nie trzymać za słowo, naprawdę, bez... Dobry panie premierze, widzimy się już drugi raz, ale dzisiaj mam inne pytanie, nie będę pytał o górników. Dzisiaj mam pytanie, mówi pan o polityce migracyjnej, o tym jak była wojna hybrydowa, a chciałbym zapytać, dlaczego pana koło zagłosowało przeciwko zapory na granicy polsko-białoruskiej? Jak pan być może pamięta, ta dyskusja dotyczyła nie samej ochrony granicy, tylko przekonania po różnych inicjatywach, czy to były respiratory, czy to były wybory kopertowe, czy to był CPK, czy przekop Mierzei, że rząd PiS-u, jeśli coś projektuje, to są dwie rzeczy, wydają się bardzo pewne. Że wyda się na to bardzo, bardzo dużo pieniędzy i że nie będzie to w ogóle służyło temu, czemu miało służyć. I my dzisiaj mamy... To też można sprawdzić w archiwach mediów, w telewizji, kiedy mówiłem o potrzebie wzmocnienia granicy, o potrzebie prawdziwej ochrony, prawdziwej bariery na granicy z Białorusią. Kiedy mówiłem, niestety jak patrzę na Błaszczaka, Kaczyńskiego, Sasina, to dobrze wiemy jak to się skończy. Dzisiaj granica z Białorusią, z tym płotem Błaszczaka jest reklamowana. Ja te dane mam pośrednio od polskich placówek dyplomatycznych, czyli dzisiejszej władzy. Otrzymałem wiele bardzo ciekawych materiałów dzięki uprzejmości ekspertów, w tym znanego wszystkim profesora Duszczyka, który zajmuje się zawodowo też szkoleniem Straży Granicznej tymi kwestiami. I w internecie znaleźliśmy dziesiątki reklam, filmów promujących przejście przez granicę polsko-białoruską z tym płotem Błaszczaka. I są to jakby, są to promocje robione przez zorganizowanych przemytników, szmuglerów na wielką skalę. Tylko w lipcu i w sierpniu przez płot Błaszczaka przeszło 35 tysięcy ludzi. 35 tysięcy ludzi w 2 miesiące. Oni robią wielką aferę, jak na Lampedusie, i słuchajcie, znaczy aferę. Jestem Lampedusa, znacie ten i tam 10 tysięcy migrantów, którzy przepłynęli przez morze, znalazło się na tej wyspie. To zresztą powtarza się cyklicznie. I dokładnie to było 10 tysięcy ludzi. I Morawiecki, i PiS ogłosił alarm, że mówię, to jest koniec świata. To jest bardzo poważny problem i dla Włochów, i dla Europy. Ale kiedy oni tak krzyczeli w sprawie Lampeduzy, to każdego dnia setki ludzi zupełnie bezkarnie, bez problemu przez ten płot przechodziło. Więc to jest też ten problem, który dotyczy jednego z pytań referendalnych. Ja sobie pozwoliłem na taką uwagę, ale to nie jest żart.
Ja serio uważam, że to pytanie referendalne, ono jest uzasadnione, tylko trzeba je trochę zmienić. Czy jesteś za tym, aby zbudować zaporę na granicy polsko-białoruskiej, która ma chronić nas przed nielegalną migracją? Bo w tej chwili jej nie ma. Na czym polega? Zrobiona jest w taki sposób, że amator jest w stanie ją rozszczelnić, przeciąć. Tych filmików naprawdę one są bardzo uderzające, bardzo przykry to obraz, że tak wygląda polska granica. Natomiast my te dane mamy, także ze Straży Granicznej, także z państw europejskich, do których ci ludzie później się przedostają. Więc te dane dotyczące liczby przejść są dostępne. Wie pan jeszcze tam, może pan jest, jeszcze jest, nie? Wie pan, jakie dane są niedostępne? Kto na tym biznesie znowu zarobi? My wiemy, ile zboża wjechało z Ukrainy do Polski, ale nadal nie możemy się doczekać listy firm, które zarobiły na tym, że to zboże sprzedano w Polsce. A nadal tej listy nie ma. Już nie pamiętam, który to 173 dzień, tak? Kiedy Telus. Już się pan, nie chcę zgadywać. On mówi, że w tydzień, minister rolnictwa, że w tydzień ujawni listę. W tydzień. Miesiące minęły. Nic. Więc mnie nikt nie musi przekonywać. Ja to mówię też bardzo to sprawę, bo będą, zobaczycie, jak w poniedziałek będą kłamali na ten temat w czasie tej debaty. Ja od pierwszych dni bardzo stanowczo opowiadałem się i jako premier, i jako szef Rady Europejskiej za tym, żeby uszczelnić i chronić europejskie granice. Wchodziłem w spór z różnymi moimi politycznymi przyjaciółmi. Z kanclerz Merkel na pierwszym miejscu, kiedy ona powiedziała, nie damy rady ich zatrzymać, bo jest ich za dużo. A ja powiedziałem, jest dokładnie odwrotnie, musimy ich zatrzymać, bo jest ich za dużo, żebyśmy mogli ich przyjąć. Bo przecież na tym polega problem. Ludzie przyzwoici o migracji nie dyskutują o prawach człowieka, bo każdy człowiek ma prawo do godnego traktowania. My w kwestii migracji musimy mówić o tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Niemożliwe jest przyjąć w Europie wszystkich chętnych, którzy chcą tu przybyć. Możliwe jest traktowanie humanitarne każdego człowieka, ale nie możemy wszystkich przyjąć. Już parę lat temu oficjalne dane tych agencji międzynarodowych, które zajmują się migracją, mówiły, że około 60 milionów ludzi z Azji i Afryki wybiera się do Europy. Jest przygotowanie. Dzisiaj mówi się, także w związku ze zmianami klimatycznymi, że do 200 milionów ludzi z Azji i Afryki chciałoby się przedostać do Europy. Oni często myślą o tym, żeby przeżyć w ogóle. Ale my możemy i powinniśmy być otwartymi na każdego człowieka, ale my też musimy przeżyć. Znaczy, w tym nie ma nic zdrożnego, nic antyludzkiego. My potrzebujemy praktycznej, twardej, humanitarnej, kiedy jest taka potrzeba, ale strategii, jeśli chodzi o politykę migracyjną. I my swoich granic musimy naprawdę pilnować, a nie picować. Przez przekop Mierzei miały przepływać niemalże pancerniki. Pamiętacie te CPK ma być niby za 2 lata największym lotniskiem. Na razie co zrobili, to wywłaszczyli siłą kilkaset polskich rodzin i chcą kolejne tysiące wywłaszczyć i zabrać im własność. Płot postawili taki, że przemytnicy się śmieją. Wiecie, naprawdę są filmiki, gdzie szmuglerzy, organizatorzy puszczają kawałki z Morawieckiego i się śmieją i mówią, zobaczcie, to jest taki błazen, ale możecie spokojnie przechodzić. Kto chce, przechodzi przez te granice. Państwu. Nazywam się Bożena Ostrowska, jestem emerytowaną nauczycielką i mam 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy moich byłych uczniów, młodych ludzi, a mianowicie w Płocku jest Orlen. Pan prezydent Nowakowski na pewno przyzna mi rację, że niestety liczba młodych ludzi, którzy zostają w Płocku, ubywa. Oni kończą studia i wyjeżdżają. Moje pytanie pierwsze jest takie. Czy jest pan w stanie zagwarantować, że po tym, jak przejmiemy władzę, bo jestem o tym głęboko przekonana, zatrudnianie ludzi będzie związane z ich kwalifikacjami? Chodzi mi tu o stanowiska w ogóle. Mamy tu naprawdę dużą
fajnego zrobić. I drugie pytanie. Ja sama mam 65 lat. Jak patrzę na przekrój wieku, to średnia jest duża. Ostatnio często bywałam w domu opieki, gdzie znalazła się moja przyjaciółka. I moja prośba, żebyście nie zapominali, że nasze społeczeństwo się starzeje. Że ci ludzie przez całe swoje życie oddawali składki zdrowotne po to, żeby godnie żyć, a nie żeby być w tych domach opieki, tak jak w tej chwili mówił tam premier, czy wcześniej mówił, za przysłowiową miskę ryżu. Proszę dofinansować te domy, żeby ci ludzie mieli godną starość, zapracowali na to. Dziękuję. Piękny głos troski i o młodych, którzy nie widzą przyszłości, i o najstarszych, którzy chcieliby te ostatnie dni swojego życia przeżyć godnie. W tej drugiej sprawie wielokrotnie mówiłem, że jedną z takich najokrutniejszych ilustracji upadku państwa pod rządami PiS-u jest sytuacja w szeroko pojętej opiece społecznej, w różnych instytucjach, i samorządowych, państwowych, gdzie ci, którzy są gotowi swoje życie poświęcić potrzebującym, są często w sytuacji materialnej gorszej niż ci, którzy zgłaszają się po pomoc. Że nie to inwestowanie, nie mówię tylko o ewentualnych mieszkańcach domów opieki, ale mówię przede wszystkim o tych, którzy dla nich mają pracować. Musimy zacząć od doinwestowania tych ludzi, bo za chwilę nikt nie będzie chciał pomagać drugiemu człowiekowi za jakieś kompletnie głodowe wynagrodzenie. To jest bardzo ciężka praca. To też nie jest praca, znaczy to jest też misja. Znaczy nikt nie idzie dla kasy, przepraszam za to sformułowanie, to pracować w DPS-ie. Znaczy, to jest naprawdę powołanie. I nie mówię o tym, że oni mają zarabiać tak jak członkowie rodzin pisowskich w Orlenie. Ale mają przeżyć, no mają zarabiać godnie. Bo jeśli mają świadczyć opiekę innym potrzebującym, no to muszą mieć szansę uratowania tej swojej jakby godności zawodowej. Więc generalnie cały ten jakby sektor, cała ta sfera naszego życia wymaga absolutnie poważniejszego wsparcia, nie tylko finansowego, ale także organizacyjnego. Pytanie pani, znaczy, jak będzie wyglądała sytuacja na przykład w instytucjach, spółkach Skarbu Państwa, podległych władzy, jeśli chodzi o awanse i zatrudnienie. Słuchajcie, ja mam wielu świadków, pamiętam, to było jeden z pierwszych dni, kiedy byłem premierem i wezwałem ministra odpowiedzialnego za spółki Skarbu Państwa i powiedziałem mu tak, jeśli jakakolwiek posłanka albo poseł z naszej partii zwróci się do ciebie z sygnałem, że znajomy czy ktoś z rodziny jest bardzo kompetentny i szuka pracy, masz po pierwsze natychmiast go wyrzucić, po drugie natychmiast mnie o tym poinformować. Możecie to sprawdzić, bo przecież to też jest wszystko w historii. Ja mam na tym punkcie autentycznie obsesję. Nienawidzę rządów znajomościowych. W końcu wychowałem się jako młody człowiek w czasach komuny. I to było jedno z tych największych przekleństw naszego życia. Że nikt nie miał realnej szansy na awans, jeśli nie był w partii, albo nie miał kogoś wysoko z rodziny ulokowanego w partii, albo w milicji, w SB, to były te ścieżki awansu. Znaczy ja z wyższym wykształceniem, jako młody człowiek w Gdańsku, no to w ogóle ktoś mnie pytał, czy idziesz na kurs prawa jazdy. Ja mówię, a po co? Przecież ja nigdy nie będę miał w życiu samochodu. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ja za 30 lat może będę miał małe mieszkanie, bo na to zbierałem tuż po ślubie z żoną. A i równocześnie widzieliśmy, jak łatwo się awansowało tym, którzy mieli dojścia do władzy. Ja tego po prostu w sposób taki organiczny nienawidzę. Tego systemu właśnie znajomości, wiecie, tu się załatwi, tu mamy wujku. To
żywiołem królińskich, to że jest żywiołem tego typu sobolewskich, no nieładnie mówić w liczbie mnogiej, ale po prostu rzeczywiście tych brudzińskich i sobolewskich w PiS-ie jest bardzo, bardzo dużo i nie chcę mi się zapamiętywać tych kolejnych nazwisk. Oni stali się symbolem tego słynnego wujku, wysyłam ci moje CV. Więc to, na pewno tutaj możecie na mnie liczyć i tym się zajmę z taką osobistą pasją. I już zupełnie na koniec głos seniorek z Płocka. Witam panie premierze, Zofia, seniorka. Mam do pana takie krótkie pytanie i proszę o odpowiedź. Jak pan zrobił, że tyle serc jest z panem? Lekarstwo proszę. Od samego początku, kiedy pan zaczął podrywać i starszych, i młodszych, przyłączyliśmy się. I ten oto podarunek od seniorek, które dzisiaj no, nie mogą uczestniczyć, bo są po prostu chore. Tak się zdarza w tym wieku. I proszę przyjąć, to jest lizaczek. Lizaczek, serce. Będzie pan długo, długo lizał. Pan mi nie odpowiedział na pytanie, ale tam pisze, wina Tuska. No tak, bo nie odpowiedziałem, bo jeszcze nie miałem szansy, no bo ten lizak to serce rzeczywiście waży, ma swoją wagę. Oczywiście, że wina Tuska, bo w ogóle co do tego nikt nie ma przecież wątpliwości. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, rozumiem, że jest to, że tak naprawdę no to tak naprawdę nie jest pytanie. Ja się sam czasami zastanawiam i nie mówię tutaj w żadnym wypadku o tym jako o mojej zasłudze, naprawdę. Ja niczego innego nie zrobiłem, jak tutaj przyjechałem pierwszego dnia po powrocie z Brukseli i po moim powrocie do polskiej polityki. Ja zrobiłem, nic więcej nie zrobiłem niż to, co dzisiaj zrobili leśnicy na tej sali. Nic więcej. Po prostu wstałem i powiedziałem, hej, nie ma się czego bać, przestajemy się bać, mówcie jak jest, mówcie co widzicie. To oni mają się bać, bo mają czego się bać i kogo się bać. Natomiast więc i tyle razy w historii, to o tym i w książkach przeczytacie. I filmy zobaczycie, takie co łzy wyciskają z oczu. To jest takie never story. To jest historia, która raz na jakiś czas się powtarza. Jeśli ludzie uczciwi, przyzwoici, nagle się zobaczą, że jest ich więcej, to są w stanie pogonić każdą mafię. Mafie polityczne, mafie te przestępcze, kryminalne. One są silne wyłącznie naszym strachem, naszą apatią, naszą niewiarą. A jak zwykli ludzie wezmą się za ręce, wyjdą na ulicę, krzykną coś razem, to nagle się okazuje, że to tamtym się trzęsą portki. Że to żadna mafia, że to są karykatury tak naprawdę. To są polityczne kary. Ja naprawdę wiem, o czym mówię. Nie mamy się czego bać. I te, wiecie, to już parę razy o tym opowiadałem, jak dzieciaki moich współpracowników najbliższych, no bo często rodzice coraz dłużej muszą siedzieć w pracy, bo ja ich rzadko kiedy przed północą puszczam. No to często w naszej pracy później popołudniem robi się takie małe przedszkole. No, Marcin Krewiński jest tego najlepszym przykładem. No ja przyznam, że ja też znajduję czasami czas, żeby się z Ewą pobawić, nie? I one nam namalowały też to serce. Właściwie to był no, bardzo prosty pomysł. No, biało-czerwone i serce. No co, niczego więcej nie trzeba wymyślać. Tylko, że wiecie, z hasłami politycznymi, z takimi grafikami politycznymi, jakimiś symbolami, znaczkami. To jest tak, że no, trzeba je mieć, trzeba tam je jakoś zaprezentować, ale nikt tak naprawdę do tego wagi nie przywiązuje. A tu stało się coś zupełnie innego. Trochę tak jak pamiętacie z tym słynnym napisem Solidarność. Że nagle, jeśli jest coś autentycznego,
coś bardzo głębokiego, coś bardzo prawdziwego. Bo nie wystarczy sobie nakleić serduszko biało-czerwone. Tylko w tym swoim prawdziwym sercu, znaczy po pierwsze trzeba je mieć, a po drugie ono też musi być biało-czerwone. Ja i zawsze jak to mówię, że my mamy naprawdę Polskę w naszych sercach i dlatego na to wszystko się decydujemy i dlatego zaakceptowaliśmy ten najprostszy z możliwych symboli i zobaczymy, ile ludzi teraz to nosi. Wiecie, to, a w Warszawie, jak zobaczyłem milion, baliśmy się, prawda Marcin, trochę, ile przyjdzie ludzi, wiadomo, pogoda, niepogoda. Po tym marszu śmigli naprawdę niczego nie obawiamy. Także ja wam dziękuję za wasze serce. Proszę bardzo, to się wyrozumiało. Widzę jeszcze... Rękodzieło. Tak, słuchajcie, ja... Co mówiliśmy o rękodziele ostatnio. To są kilogramy. Kilogramy biało-czerwonego serca. Także Marcin, przytrzymaj. Cześć. Przynosimy panu wsparcie dobrych duchów w słusznej sprawie. Materiał pozyskujemy z lecznych dróg, bo nas nie stać, żeby nowy kupić. Więc te dwa dobre duszki, żeby panu pomogły w dalszej kampanii przedwyborczej i dalej w życiu. No, bardzo dziękuję. Słuchajcie, no, seniorki, ekologia, bodycykling, kapitalne poczucie humoru, no i artyzm taki. No i ten duszek taki w dżinsach, taki nowoczesny, więc też mi pasuje, no naprawdę. Będzie ze mną jeździł. Co prawda wzięliśmy rudego kota do dyskobusa. Nie wiem, czy się polubią, no ale jakoś tym będę zarządzał. Słuchajcie, ja mam taką złą dla mnie wiadomość. Z różnych względów, także dotyczących bezpieczeństwa, ale dzisiaj też szczególnie ja muszę być bardzo szybko z powrotem, bo ja mam ostatnie godziny, żeby się przygotować do tej debaty. Tam siedzi tysiąc osób i niczego innego nie będą kombinują, a ja muszę się do tego przygotować, więc zaraz nisko wam się ukłonię, powiem z całego serca, z głębi serca, kocham was, kocham Płock, kocham Adolf.